Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa PGE Spójnia Sargard. Z nami jest trener gości, pan Jacek Winicki i zawodnik Tomasz Śnieg. Trenerze, poprosimy o pomeczową opinię. Gratulacje dla Kamyka i dla zespołu z Legii. Mecz był wyrównany. Mieliśmy swoje szanse w tym meczu. Chcę pochwalić i pogratulować moim zawodnikom zaangażowania, walki. Walczyliśmy w tym sezonie. Wiele rzeczy po prostu nam się nie układa. Po prostu w kluczowych momentach popełniamy bardzo ważne błędy. I mimo, że bardzo duży nacisk kładziemy w treningu na rzuty wolne, po raz kolejny nie trafiamy 11 rzutów wolnych. I to wszyscy zawodnicy, także nic, my musimy być bardziej zdeterminowani. Jesteśmy zdeterminowani, ale w tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, ta determinacja musi być dużo, 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 dużo większa. Musi być dużo większe indywidualne, już nie tylko fizyczne zaangażowanie, ale mentalne. Dużo bardziej musimy być twardsi. To wszystko, tak? Panie Tomaszu, pańska opinia po meczu? Gratulacje dla Legii. Mieliśmy na pewno duże szanse na zwycięstwo. Wybiliśmy Legię z rytmu w pierwszej połowie. Graliśmy tak, jak Legia nie lubi grać. Agresywnie odcinaliśmy podania. My byliśmy znowu agresywni w ataku, mimo tego, że skuteczność nie była najlepsza, to te decyzje były naprawdę dobre. Piąta porażka z rzędu. Myślę, że co najmniej trzeci mecz, jak spojrzy się na różnicę punktową na koniec spotkania, przegrywamy osobistymi. W jednym meczu zbudowaliśmy 16, w innym 13, dzisiaj znowu 11. Jak się spojrzy, że przegrywamy dzisiaj 4 punktami, gdzieś tych punktów brakuje. W końcówce, gdy jest nerwowo, już gdzieś z tyłu głowy na pewno mamy ten nasz niestety minusowy bilans. Potrzebujemy zwycięstwa jak tlenu. Mamy okazję od razu siebie z Dąbrową i nie widzę innej sytuacji, jak tylko wyjść i wygrać. Dziękuję. Mam pytanie zarówno do trenera, jak i do zawodnika. Od Patryka Neumana z portalu estargard.pl. Najpierw pytanie do trenera. Co pana zdaniem trzeba zrobić, żeby poprawić grę w ataku? Czy wystarczy trafiać otwarte rzuty i rzuty wolne? Czy przyczyn tej nieskuteczności jest więcej? Znaczy nie można jakby wybiórczo traktować te rzeczy. Przede wszystkim na pewno, jeżeli chodzi o takie rzeczy indywidualne, to rzuty wolne, nad którymi cały czas pracujemy, rzuty wolne po prostu szwankują. Mamy to w głowach, zawodnicy to mają z tyłu głowy, kiedy stają na linii rzutów wolnych, widać, że jest to dla nich presja. Robimy różne rzeczy, próbujemy zdjąć presję, próbujemy zwiększyć presję na treningach. My musimy być w tym po prostu konsekwentni. Natomiast nasz atak, jak się popatrzy całościowo, ale każdy zespół ma słabsze momenty gry. Ale dzisiaj nasz atak nie funkcjonował źle. My mieliśmy otwarte pozycje, my mieliśmy zastój na początku bodajże trzeciej kwarty. Ta trzecia kwarta przegrana 14 punktami to jest na pewno bardzo zła, ale tam pozwoliliśmy zawodnikom przez ten pierwszy moment rzucać za 3 punkty. Ale nasz atak nie był aż tak zły dzisiaj. My doprowadzaliśmy się, mieliśmy dobre pozycje do rzutów, wracaliśmy do gry, przegrywaliśmy 10 punktów w pierwszej kwarcie. Wróciliśmy do gry, przegrywaliśmy 14 punktów, bądź 13, już nie pamiętam, 13 punktów w końcówce trzeciej kwarty. Wróciliśmy do gry z cierpliwością i to również atakiem obroniliśmy. My jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na defensywie. Wiemy, że musimy dobrze bronić. Popełniliśmy błędy, ale w ważnych momentach ta defensywa dobrze funkcjonowała. Zabrakło nam zbiórki, nie zestawiliśmy w ostatniej akcji, kiedy były rzuty wolne. I z tego straciliśmy kolejne dwa punkty. Także my potrzebujemy dużo większej determinacji i dużo większego zaangażowania mentalnego. Że wszystko, co jest, każda piłka jest o życie. Nie można tylko wyjść i grać, dobrze grać, źle grać i wykonywać założenia taktyczne. Dużo więcej determinacji, dużo więcej złości w tym wszystkim, dużo więcej walki o każdą pozycję.
My dzisiaj mamy 14 zbiórek w ataku przy 8 zbiórkach zespołu z Warszawy. Oni mają 17 asyst, my mamy 17 asyst. Na pewno mamy zbyt dużo strat, ale to są elementy gry. Natomiast dużo bardziej brakuje nam mentalnej, że nie może mi rzucić w końcówce meczu, nie może mi zebrać piłki. Muszę to zrobić, muszę. Już nie mówię o otwartych rzutach, bo otwarty rzut się rzuca, albo się trafia, albo się nie trafia. Ale nam brakuje tego, że my w końcówce, kiedy wychodzimy, mamy piłkę na wyjście nad plus jeden, dajemy stratę. Mamy przy minus dwa zbiórkę przy free throwsach i wszystko powinno być nasze i dostajemy zbiórkę. Z 5 sekund do końca akcji popełniamy faul zamiast wybronić akcję. To są takie rzeczy, które to są szczegóły, ale one decydują. My przegrywamy tym. My nie przegrywamy całością gry. Bo koszykówka jest taką grą, że są różne momenty. A my mamy bardzo dobre momenty, mamy słabsze, ale my przegrywamy tymi elementami, głównie rzutami wolnymi, nad którymi cały czas pracujemy i determinacją taką, że w końcówce nie może mi ktoś rzucić, nie może mi ktoś zebrać. Nad tym musimy pracować i w tym musimy wyjść w następnym meczu z takim zaangażowaniem. I pytanie również od pana Patryka do pana Tomasza. Zacięty wyrównany mecz z zespołem, który jest w czołówce tabeli. Pomimo piątej porażki zachowuje pan optymizm przed kolejnymi meczami? Czy bardziej jest frustracja, że ponownie było tak blisko i w końcówce się nie udało? Na pewno jedno i drugie. Jest trochę frustracji, bo w każdym spotkaniu z tych pięciu mieliśmy naprawdę swoje szanse. Nikt by na pewno nie był zdziwiony, gdyby te wyniki tych spotkań były w drugą stronę, odwrotnie. Także my nie przegrywamy 20 punktami, że naprawdę możemy się załamać. Gdzieś po prostu brakuje tej wisienki na torcie, tego zakończenia. Jak już powiedziałem, potrzebujemy jak tlenu zwycięstwa i wtedy może pójdziemy za ciosem. Także musimy się na tym skupić i tyle. Drugie pytanie do zawodnika. W niedzielę mecz z MKS-em Dobrowa Górnicza. To będzie już mecz za 4 punkty? Poradzicie sobie z presją w tym spotkaniu? My jesteśmy profesjonalnymi zawodnikami, także presja jest w każdym spotkaniu. Czy ma się serię zwycięstw, czy serię porażek, nie ma to znaczenia. Wychodzimy u siebie i nie widzę innej opcji, jak tylko zwycięstwo. I tyle. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa PGS Pujna Stargard. Z nami jest trener Legii, pan Wojciech Kamiński oraz zawodnik Michał Sokołowski. Trenerze, zaczniemy od pana. Prosimy o pomeczową opinię. Przede wszystkim gratuluję PGS Pujni, Stargard i trenerowi Winickiemu świetnego meczu. Po raz kolejny grali dobre zawody w tym sezonie, natomiast gdzieś w końcówce popełniają błędy i to zwycięstwo im ucieka. Dziękuję swoim zawodnikom, gratuluję. Bo ja od samego rana, znaczy wcześniej wiedziałem, że ten mecz nie będzie udany i ten dzisiejszy dzień był taki słaby, krótko powiem, więc obawiałem się tego meczu bardzo i cieszymy się ogromnie, że udało się go przepchnąć, bo Spójnia zrobiła wszystko, co chciała, czyli grała swoją koszykówkę, a my się daliśmy w to ściągnąć i nie graliśmy swojej koszykówki i myślę, że to był klucz do tego, że tak się męczyliśmy, natomiast cieszymy się ogromnie ze zwycięstwa, bo było bardzo cenne. Michał, twoja opinia po meczu? Zawsze trudno jest powiedzieć, coś dodać po trenerze, który powiedział już wszystko. Ale no, tak jak powiedział, nie był to łatwy dzień dla nas od samego początku, przed meczem. Gdzieś tam może jakieś korki nam przeszkodziły. Gdzieś wypadliśmy z rytmu, na pewno nie było takiej koncentracji, jaka powinna być przez cały mecz. Gdzieś graliśmy falami i no to nie było dobre dla nas, ale najważniejsze, że potrafiliśmy pociągnąć ten mecz i go wygrać na koniec. Mam pytanie od Jakuba Wojcińskiego z Przeglądu Sportowego. Pytanie do trenera. Niezależnie od rywala i końcowego wyniku, w każdym meczu tego sezonu trzecia kwarta jest waszą najlepszą. Jaka jest tego tajemnica? Myślę, że... Cóż... Jakbym zdradził tą tajemnicę,
to by wszyscy tak robili, więc zachowam ją dla siebie i mam nadzieję, że dalej te trzecie kwarty będą tak dobre w naszym wykonaniu. Natomiast no, to też jest tak, że my musimy się do każdego... Ten zespół został zmontowany od nowości i my wiemy, co mamy grać, natomiast zawsze gdzieś ta ktoś coś przygotuje nowego na nas i my może potrzebujemy właśnie tej pierwszej połowy, żeby lepiej poznać, zmienić w naszej grze. Druga rzecz, że my też gramy, staramy się grać agresywnie i może właśnie po takiej przerwie 15-minutowej, kiedy wychodzimy z nową energią, a ta agresywność daje nam przechwyty i łatwe punkty. I podobne pytanie do zawodnika. Co takiego dzieje się w szatni, że po przerwie zespół prezentuje się tak dobrze? Również od Kuby Wojcińskiego. No to trener już wszystko powiedział. Ja nic więcej nie dodam i tyle.